Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, czym dzisiaj się zajmujemy? Dzisiaj zajmujemy się, słuchajcie, silnik diesla widzicie przed sobą, dwulitrówka. Zajmujemy się czymś takim jak P0088. To jest, słuchajcie, kod błędu. Kod błędu, który się pojawia bardzo często w układach Common Raila. Jeszcze raz powtórzę, P0088, słynny błąd. Natomiast słuchajcie, nim do tego błędu dojdę, chciałbym zaprosić nowych, którzy oglądają pierwszy raz mój kanał, do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że to nie boli, a będziecie jakieś informacje uzyskiwali ode mnie nowe, które mam, które staram się gdzieś tam zamieszczać, żeby po prostu ułatwić wam życie. Przekonacie się, że to czasem się sprawdza, może się akurat pokryć jakaś wiadomość, którą wy potrzebujecie w moich filmikach. I będzie wam łatwiej, zamiast kasować gdzieś tam i wydawać kasę, to po prostu po oglądnięciu filmu czasem ktoś tam może sobie coś tam swojego zrobić. No ale dobra, słuchajcie, nie zatruwam, nie gadam o niczym, choć dla mnie ma to sens, więc jeżeli się film będzie podobał, liczę na łapeczkę w górę. Słuchajcie, poruszamy temat jaki? P0088, za wysokie ciśnienie paliwa w układzie paliwowym Common Raila. Tutaj, słuchajcie, mamy przed sobą silnik, jaki by nie był, słuchajcie, z układem Boscha. Bo czy to, słuchajcie, będzie, tak jak tutaj jest Kia, czy to Hyundai, czy to będzie Mazda, czy to będzie Ford, słuchajcie, czy to będzie Mercedes, który będzie miał podobny układ, no to wierzcie mi, że zasada działania jest dokładnie taka sama, jaka powinna być, słuchajcie, jaka jest generalnie w tych systemach. Słuchajcie, na czym się skupiamy? Skupiamy się na rzecz takiej. Kiedy się pojawia ten błąd? Ano, słuchajcie, błąd może się pojawić chociażby z czego? Jeżeli mamy uszkodzony czujnik, który podaje nam błędną informację, ten czujnik tutaj na listwie, jak najbardziej może być przekroczone ciśnienie, bo pompa daje wyższe ciśnienie. Ale to nie jest tak, słuchajcie, do końca, że ta pompa daje wyższe ciśnienie, bo ona tak chce. Tylko rzecz jest jaka. Tutaj, jak widzicie, przygotowałem sobie, już wpiąłem nawet, po to, żeby wam pokazać. Mamy zawór upuszczający ciśnienie. To jest, słuchajcie, zawór Boscha. Nie wiem, czy to będzie widać. Światełko poproszę. To jest, słuchajcie, zawór Boscha, którego rolą jest, słuchajcie, utrzymać odpowiednie ciśnienie na listwie paliwowej, zwanej też akumulatorem ciśnieniowym. No i wygląda to w ten sposób, że nasz silnik, pracując na podstawie czujnika na listwie, tego tutaj, dostaje informację, jakie aktualnie ciśnienie panuje na listwie, i stara się to ciśnienie utrzymać w zależności od zapotrzebowania na wtryski, czyli w tym momencie, czy to jest silnik obciążony, czy to jest bieg jałowy. Ale całą naszą pierońską robotę robi, słuchajcie, ten nasz zaworek, o którym już teraz mówiłem. No i teraz rzecz jest jaka. Po co taki czujnik jest zamontowany i dlaczego czasem się zdarza, że zrzuca ten błąd? No więc, słuchajcie, może być sytuacja tego typu, że na przykład nastąpiła kolizja jakaś pojazdu, w którym na przykład, no ciężko powiedzieć, co się stało, bo ten silnik jeszcze pędzi, zerwało instalację, rurka się zagięła, więc tutaj tych czynników może być wiele, które mogą wpłynąć na negatywną sytuację. I ten zawór ma za zadanie upuścić to ciśnienie, czyli to, co w systemach na przykład jest Delfiego. Tam jest, słuchajcie, zamontowany czy elektrozawór sterujący ciśnieniem paliwa w pompie. Tutaj, słuchajcie, jest zupełnie inna zasada. To jest, słuchajcie, układ, który możecie również spotkać w silnikach HDI. Bardzo często, gęsto mechanicy właśnie, którzy nie znają do końca zagadnienia, bardzo polegają na tym właśnie zagadnieniu, że jest za wysokie ciśnienie. A dlaczego za wysokie? Bo ten zawór, słuchajcie, zamiast upuścić ciśnienie w dół, może się okazać tak, że on tego ciśnienia nie upuszcza, bo na przykład zebrały się, słuchajcie, opiłki, no za dużo tego, słuchajcie, no ale słuchajcie, skoro nie możecie patrzeć, nie?
zebrały się opiłki wewnątrz tego elektrozaworu i tam najnormalniej w życiu co jest? Jest taki siateczka, jest taka malutka siateczka, siteczko, filterek, różnie to można nazwać, zinterpretować, ale zasada jest taka, że on ma wyłapać opiłki te, które trafiają niepożądane, mogłyby trafić niepożądane do właśnie tego zaworu upuszczającego. I ten zawór dostaje napięcie ze sterownika silnika w zależności od tego, jakie to ciśnienie wychodzi z mapy. Ale co? Co byśmy tak nie drążyli tematu niepotrzebnie i nie gadali o niczym, żebyście wy to mogli teraz zrozumieć, to starałem się tak mniej więcej naprowadzić, żeby można było zrozumieć. Ci, co zrozumieli, to zrozumieli. Ci, co nie chcieli, to nie muszą. Natomiast rzecz jest jaka. Jeżeli byśmy chcieli sprawdzić takie coś, to rezystancja tego czujnika, nie czujnika, tylko tego zaworu. Tutaj macie kostkę, ja tam wpiłem sobie żabki, co prawda, za chwilę na test, żeby wam coś pokazać. Natomiast w tej kostce są najnormalniej w życiu dwa piny. Sprawdźcie w pierwszej kolejności te piny, czy blaszki macie czyste, czy nie macie zbyt porozginanych tych pinów, czy na pewno to połączenie z tym zaworem jest pewne, ze sterownikiem. No i sytuacja jest tego typu, że gdy na przykład to ciśnienie jest za wysokie, to najnormalniej w życiu silnik wam nie odpali. Bądź odpali, jeżeli jest na listwie upuszczone ciśnienie, ale po dobiciu tego ciśnienia sterownik silnika najnormalniej w życiu zrzuci po prostu pracę tego silnika, bo widzi, że to ciśnienie jest za wysokie, ale nie ciśnienie widzi tym zaworem, tylko widzi czujnikiem. Więc jeżeli mamy sprawdzony czujnik, jest tam gdzieś na którymś filmiku, jak sprawdzić ten czujnik. Jeżeli czujnik mamy sprawny, a mimo to wyrzuca nam błąd właśnie za wysokiego ciśnienia układu paliwa, to już wiemy, i to jest kontrolka dla nas, że ten błąd będzie pochodził nam z tego zaworu. Ale to nie jest błąd ten 0088, który mówi o błędzie elektrozaworu, tylko o jego, o za wysokim ciśnieniu w jego układzie, żebyśmy mogli to dobrze sobie zinterpretować i zrozumieć. Więc jeżeli mamy tą pewność, że instalacja jest dobra, że jest na pewno ten błąd, a nie jest uszkodzony obwód tego czujnika, kurczę, nie czujnika, tylko zaworu, bo jeżeli macie obwód tego elektrozaworu, no to wiadomo, że mamy problem z instalacją, z wiązką, gdzieś coś jest zerwane, gdzieś jest zielone, czyli przydałoby się jakiś styk wyczyścić, kontaktesem spryskać. Natomiast jeżeli to mamy wyeliminowane i na pewno mamy ten błąd, który odczytujemy sobie gdzieś tam po OBD, to przechodzimy do czego? Przechodzimy do kontroli sprawdzenia tego właśnie zaworu. Więc miernikiem, jeżeli sprawdzamy, rezystancja powinna być w granicach od około, więc ja wam strzelę około. Dlaczego? Dlatego, że to jest uwarunkowane od temperatury zewnętrznej. Mniej więcej od gdzieś tam powiedzmy 1,6, 1,7 ohma do 3,5 ohma powinna się rezystancja wahać, ale słuchajcie, to jest uwarunkowane od temperatury, jeszcze raz mówię, bo tam jest cewka, która najnormalniej w życiu na podstawie temperatury zmienia swoją, wiadomo, rezystancję, prawda? Siłą rzeczy. Więc przyjmijmy, że jest temperatura 20 stopni. Nie mówię na zewnątrz, tylko 20 stopni ma być temperatura czujnika. Jeżeli samochód stoi niejeżdżony, to wiadomo, że przy 20 stopniach na dworze silnik będzie miał tą samą temperaturę, więc przy tej temperaturze będziemy mieli w granicach 1,6, 1,7 ohma do 3,5 ohma. Natomiast jeżeli ta rezystancja jest o wiele wyższa, czyli na przykład tak jak tu w tym momencie jest w okresie zimowym, ja robię sobie pomiar tej cewki, to nie da się ukryć, że rezystancja, słuchajcie, nie wiadomo dlaczego aż tak się zmieniła, ale jest w granicach 5 ohmów i ona jest prawidłowa. Więc jeżeli robimy sobie pomiar w temperaturze bardzo niskiej i jest większy odchył jak to, co ja mówię, to się nie wahajmy, że coś tam stało się nie tak. Natomiast kolejna sprawa jest taka. Wiemy, że rezystancja jest dobra, ale co? No kurde. Rezystancję sprawdziliśmy, czujnik ciśnienia podstawiony. Dalej problem jest za wysokie ciśnienie. No i teraz z czym jest problem? Czy problem jest z komputerem, czy problem jest z zaworem? Więc żeby takie coś sprawdzić, ja przygotowałem sobie tutaj zasilacz PWM taki regulowany.
tak jak tu widzicie, co prawda na razie jest nieodpalony. To jest taka podstawowa rzecz, która uważam powinna być w zasięgu każdego elektronika, który coś robi, który chce takie rzeczy robić, bo bez takiego czegoś, słuchajcie, jest dzisiaj ciężko, żeby coś ruszyć. Generalnie rzecz jest jaka. Ten elektrozawór nie jest sterowany generatorem jakimś z impulsami, tylko to jest zawór, który sterowany jest najnormalniej w życiu zasilaczem PWM. No i pokażę Wam rzecz jaką. Tutaj mam zasilacz PWM, który na aktualną chwilę jest ustawiony na 56%. No i teraz tak, ja go włączę. Przestawię sobie kamerkę bliżej, żebyście słyszeli. Nie wiem, czy to słychać. On bardzo cichutko piszczy. Na zasilaczu podniesiemy zaraz wyżej. Podnoszę wyżej, a wy słuchajcie, co się dzieje. I w dół. A to się dzieje kiedy? Kiedy ja robię coś takiego. Wyjeżdżam w górę, 100% nigdy nie uzyskamy. I przy tej regulacji słychać, że ta cewka piszczy. Czyli wiemy, że on działa, ale czy on faktycznie, słuchajcie, teraz na pewno wiemy, że cewka działa jako elektromagnes, ale czy ten zaworek w tym momencie się otwiera, czy nie, to już potrzebujemy do tego zrobić inny zabieg. Do takiego czegoś potrzebujemy generator. No i z tego urządzenia tak samo sobie tak zrobimy. Mamy generator impulsu w tym momencie. Za chwilkę będzie już gotowy. Co prawda urządzenie jest w ciężkim stanie. No i w tym momencie mamy już odpalany generator impulsów. No i teraz rzecz jest jaka. Będziemy słyszeli impulsy. Ja zwiększę w tym momencie, jest 2 milisekundy. Będę zwiększał ten czas. Natomiast jest to bardzo ciche, ale niemniej jednak będzie słychać jego pracy. No i uwaga, zaczynam zwiększać milisekundy, tak jak widzicie, a wy słuchajcie. I w dół. I wylecę teraz do góry. I to jest, słuchajcie, przy 18 milisekundach lecimy wyżej. Praktycznie rzecz biorąc do 18 milisekund wystarcza. I tu wypełnienie jednocześnie mamy 39%. Nie wiem, czy to słychać. Myślę, że słychać. I w ten sposób, jeżeli podłączymy sobie jakikolwiek generator czy urządzenie, którym możemy sobie wysterować impulsy, to już wiemy, że to coś działa. No i jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Nie róbcie czegoś takiego, że ten zawór będziecie podłączali pod stałe te 12 V. Dlatego, że najnormalniej w życiu uszkodzicie sobie cewkę bądź klientowi, no i po co gdzieś tam niepotrzebne te koszty kogoś tam naciągać, nie? Prościej zainwestować. Jeżeli nie możecie sobie zainwestować w tego typu urządzenie, bo nie możecie go znaleźć, chociaż jeżeli będziecie potrzebowali, to dla tych subskrybujących kanał publicznie podam po prostu nazwę tego urządzenia, żeby wiedzieli, co to jest, bo naprawdę przydaje się na czym się, kurczę, zakończyło? Ach, Holender, na czym nie było. W każdym bądź razie będzie Wam łatwiej w ten sposób sprawdzić, jeżeli będziecie mieli takie urządzenie. Jeżeli nie chcecie takiego urządzenia zdobywać, bądź uznajcie, że jest Wam niepotrzebne, to na portalu jakimś u nas dostępnym w każdej sieci, że tak powiem, bo co byśmy nie wklepali, to się wyświetli reklama, możecie sobie zakupić regulator PWM, dowolny, i nim sobie możecie już wysterować taki właśnie elektrozawór. A jeżeli potrzebujecie do tego generator impulsów, no to najnormalniej w życiu do niego 3 piąteczki generator, zrobić płyteczkę w 15 minut i urządzenie pracuje jako generator i możecie sobie również impulsowo to sprawdzić. W każdym bądź razie liczę na to, że komuś pomogłem w tej kwestii układu paliwowego. A o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o błędzie P0088, czyli za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym Common Raila, które się pojawia w systemach aktualnie,
których jest od tego typu pompa boszowska, na przykład czy to będzie Siemensa zamontowana, właśnie tego typu błąd się pojawia. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze raz filmik się komuś przyda, łapeczkę liczę w górę. Jeżeli potrzebujecie jakichś tam większych porad, piszcie, staram się odpowiadać. Jeżeli ja staram się nie odpowiedzieć, bo czegoś nie wiem, no to jeżeli wyczytacie, a widzicie, że ktoś coś potrzebuje, no to kurczę, stwórzmy jakiś krąg taki do wymiany informacji. Będzie wam, nam ogólnie łatwiej. No i jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału. Także silnik Common Raila. Będziemy starali się rozpracować na czynniki, elementy pierwsze, żeby nam w życiu było łatwiej. Także dziękuję jeszcze raz za stracony czas, dziękuję za zaufanie tym, którzy śledzą mój kanał, oglądają. No i cóż mogę życzyć? Mniej problemów z Common Railem. No i do zobaczenia. Cześć!